przed nami zwycięzcy dzisiejszego wyścigu, zespół Jones i Jones. Bracia w życiu i bracia za kierownicą. Jeszcze raz gratulujemy. Mecenasie. Kto tam? Jeszcze u nas nie był. Pan Jones. Niech wejdzie. Żeby zajął się pan moimi sprawami. Nie mam ostatnio do tego czasu ani tej. Głowy nie. Ależ oczywiście, przecież po to tutaj jestem. Patrz, wydaje mi się znajoma. Czy myśmy się gdzieś widzieli? Może widział mnie pan w telewizji? No oczywiście, oczywiście. Zespół Jones i Jones. Bracia w życiu i bracia za kierownicą. Rzecz się od razu nie zorientowałem. Nie ma już zespołu. Nie ma. Brat pana nie żyje? Wyraz. Mówi się, trudno i ten, jeździ się dalej. No, fajny był z niego chłop i ten wypadek. Dopiero przez wczoraj wyszedłem ze szpitala. Chwilą mi zdjęli mi szwy. Ale wyszedłem zupełnie z formy. Muszę się wziąć od nowa do treningów. Tak. Zapewne. A jak się przedstawiał wypadek? Wypadek. Co nowe? No, tak. Sprawa jest tak. Ja jestem kawaler. A brat był? Żonaty, tak. No i ubezpieczyliśmy się na ten, na krzyż. Na krzyż. Jak ja zginę, to on bierze odszkodowanie. Jak on zginie, to ja połowę i jego żona połowę. Znaczy się ta. Wdowa. Nie? No, rozumiem. A teraz Towarzystwo Ubezpieczeń robi trudności. Odmawiają wypłaty premii? Odmawiają. Czyli nie odmawiają. Ale kręcą. Chcą wypłacić tylko część odszkodowania. Znaczy tylko część z tytułu ubezpieczenia na życie? Tak. A jak to uzasadniają? Ja tego dobrze nie rozumiem. Wychodzi na to, że brat nie całkiem umarł. Nie całkiem umarł, a więc żyje? Skąd? Trup. To znaczy został pochowany? No, dużo to tam do chowania nie było. Ale pogrzeb był. Był. Bratowa była. Ja nie mogłem. Leżałem w szpitalu. No właśnie, może wreszcie mi pan powie, jak się przedstawiał ten wypadek. Zwyczajnie. Byłem na prowadzeniu. Pomperoni pchało mi się z lewej na koło. No to ścinałem. Rozumiem, nie? Co pan tak ścina? Zakręty. Co miałem ścinać? Aż przyszedł ten cholerny. Tam wzgórze, o! Raz.
No, i doktor mówi, że robił co mógł, żeby go uratować. Ale jego obowiązkiem jest ratować życie. No to wziął i to życie uratował. O. Doktor Barton, ten chirurg? Tak. Tak jak już wyszło, że no dotąd to ja, a dalej to Tom. Tom, brat. Nazywał się Tomasz. Ja jestem Ryszard. Tomasz. To znaczy, że was... Tak. Transplantacja. No rozumiem. No dobrze, no, ale dlaczego towarzystwo nie chce płacić? Ja też się pytam. Powinien ich pan zmusić. Niech płacą. Wdowa została. Dzieci zostały. Ja wpadłem z tego wszystkiego w długi. A tu zbliża się nowy wyścig. Muszę szukać pilota. Jestem kierowcą rajdowym, nie wyścigowym. Rozumie pan? No, tak, oczywiście. No. Czy ma pan może zdjęcie brata? Mam. No istotnie. No nie widzę żadnego podobieństwa. No oczywiście. Brat był brunet, ja jestem blondyn. Nie? No. Gdyby brat był tym. Pilotem, a nie kierowcą. Kierowca to ja. A można wiedzieć, jakie jest stanowisko bratowi? Czeka na pieniądze. No musisz czegoś żyć, nie? Nie? No tak. Oczywiście. No ale Iwan, chodzi mi o to, czy ona uważa za dom. A za to ma się uważać. Mąż nie żyje, żona... Wdowa! No, zapewne, ponad wszelką wątpliwość. No i... Myślę, że jednak oddał pan tę sprawę we właściwe ręce. I wkrótce otrzyma pan ode mnie dobrą wiadomość. To się dobrze słyszy. Słyszy się dobrze. Panie Jones, a czy... Co czy? Czy pan jest pewnie pewien tego, że to właśnie pan jest Ryszardem Jonesem, a nie Tomaszem? Jak mogę być Tomaszem? Przecież każda może być tylko sobą, nie? No, naturalnie. A więc wszystko dokładnie wyświetlimy. I mam nadzieję, że sprawy ułożą się po panu. Na razie, do zobaczenia. Żegnam. Tak, żegnam. Reprezentuje Jonesa? Nie radzę kierować sprawy do sądu. Przegrana jest pewna. Dlaczego? Dlatego, że obaj bracia Jones ubezpieczyli się nie od wypadku, lecz na życie. A kto żyje? Żyje ten, którego organy życiowo niezbędne żyją. Miejsce, w którym one żyją, nie ma żadnego znaczenia. Tu czy tam to dla nas żadna różnica. Grunt, że żyją. A skoro żyją, to żyje sam ubezpieczony. Owszem, mogę panu podać saldo. Halo, pan Dunland?
Proszę o podanie aktywów cielesnych Tomasza i Ryszarda Jonesów. Bilans Tomasza Jonesa przedstawia się następująco. 48,5% jego cielesnych ruchomości zostało zainwestowanych w jego brata Ryszarda jako wkład o charakterze darowizny bezzwrotnej pod postacią szeregu organów osobistych. 21,5% jego cielesnych ruchomości zostało zainwestowanych w osoby trzecie. Zaś pozostałych 30% złożono do grobu rodzinnego i spisano na straty. Tak więc bilans czystych strat Tomasza Jonesa wynosi około 30%. I w tej wysokości towarzystwo skłonne jest honorować umowę ubezpieczeniową. Co? Jak pan mówi? Ryszard? Przecież sam pan twierdzi, że Ryszard żyje. Więc jak możemy wypłacić jego premię pośmiertną? Słucham? Tomasz? Tomasz nie żyje, ale tylko w 30%. Cała reszta została zainwestowana i ma się doskonale. Żegnam. Pan do mnie? Słucham. Panie doktorze, jestem adwokatem Ryszarda Jonesa. On i jego brat byli przez pana operowani. Chodzi o to, że towarzystwo ubezpieczeniowe... A, zaraz! Siostro, poproszę karty chorobowe Johnson Jones. Panie doktorze, siódma operacyjna. Dzwonią, że nie pasuje. Mówiłem, że będzie za mało. Niech doktor wyda większe, niech magazynier wyda większe. Powiedziano mi w towarzystwie ubezpieczeniowym, że nie wszystko z tego, co zostawił zmarły brat, otrzymał ten brat, który żyje. No tak, tak. Była pewna superata. Wobec niezwykłej ilości potrzebujących nie możemy przecież marnować takich nadwyżek. Pan to chyba pojmuje. Humanitaryzm nakazuje dzielić się. Jest to jedna z tych skomplikowanych sytuacji, jakie niesie ze sobą postęp. To znaczy, że poza żyjącym bratem jeszcze i ktoś trzeci? No tak, tak. A co się tyczy dalszych konsekwencji? Zgodnie z moim powołaniem ratowałem życie człowieka, nie troszcząc się o jego stan kawalerski czy też małżeński. To też nie mogę panu powiedzieć obecnie, czy pani Jones jest wdową, czy też nie jest. O tym musi zadecydować sąd, chyba że dojdzie do jakiejś ugody, ale to już nie moja rzecz. Co pan mówi, panie doktorze? Ja właściwie to nie w tej sprawie, ale... Powiada pan, że wdowa może nie być wdową? No przecież rozpoznaje żyjącego jako szwan. Była na potrzebie męża. No jakież tu mogą powstać wątpliwości? Wątpliwości? Są i to nawet bardzo poważne. Powiedzmy, że naciskany naglącymi okolicznościami dokonuje takiego zabiegu. Kto według pana pozostaje wtedy przy życiu? Czy małżeństwo zawiera ten, czy ten? My tutaj zajmujemy się tylko ciałem.
O tym, która część jest decydująca pod względem matrymonialnym, musi przesądzić prawo. Tak to było, ale w takim razie... No to czyja jest góra? Mecenasie, podałem panu jedynie przykład poglądowy. Rzeczywisty zabieg był daleko bardziej skomplikowany. Utworzyliśmy nową jednostkę organiczną, zdolną do samodzielnego życia. Przecież równie dobrze mogłoby być tak, i tak, i tak, i tak, tak, tak. No, tak. Panie doktorze, tak? Pacjent z osiemnastki zmarł. Co? Znowu? Niech doktor Marcin Finger zaraz go wskrzesi. Bywa rozmaicie. Pojmuje pan. To jest nasze zadanie. Nie mam wpływu na konsekwencje natury prawnej. Jakie mogą stąd wynikać? Wie pan, takiego przypadku jeszcze nie miałam. No co radzi mi pan robić, doktorze? Mecenasie. Zdarzają się przypadki znacznie trudniejsze. W ubiegłym tygodniu doktor Greg dostał naraz 18 pacjentów. Autobus, którym jechały te osoby, zleciał z mostu. Do autobusu wsiadło 18 pacjentów, a po operacji okazało się ich 19. I teraz proszę pomyśleć, problem identyczności tej 19 osoby, papiery dla niej, gdzie jest jej ojciec, jej matka. No, czy to w ogóle jest możliwe? Zgodnie z przysięgą Hipokratesowej musimy ratować jak najwięcej życia. Pacjenci musieli być znacznej duszy, znacznego wzrostu. Tak, krawiec kraje, jak mu sukna staje. No właśnie. No i co, nic mi pan nie poradzi? Mecenasie, małżeństwo uważane jest zarówno za sprawę ducha, jak i ciała. Co się tyczy strony psychicznej, może pan się zwrócić do psychoanalityka, u którego leczył się pański klient. Musi pan przywykać. Podobnych przypadków mamy coraz więcej. Przy większej ilości dawców nieraz wiek pacjenta trzeba określić podług średniej arytmetycznej. Panie doktorze, dzwoni siódemka. Pacjent gotów. Wybaczy pan, czas na mnie. Pewnie jego adwokatem. Przyszłam tylko powiedzieć, że on się tak łatwo nie wykręci. Kto taki? Ryszard? To jeszcze kwestia, czy to Ryszard. A pani ma jakieś wątpliwości? A co mi po wątpliwościach? Mnie wszystko jedno. Ale jeśli to Ryszard, to niech odda Polsce z ubezpieczenie za to, co mu zostało jeszcze po moim mężu. Znaczy, jeśli Tomasz, niech nie siedzi w hotelu i nie wydaje fors na adwokatów.
albo się pani uważa za zamężną, albo za wdowę. Jeżeli... O, nie, wiem. Chce mnie pan skonować. Żadnych dyskusji nie będzie. Mam swojego adwokata. Czekam do soboty. A potem będziemy rozmawiali. Ale w sądzie. Widziałem ją. Była u pana, co? Pańska szwagierka. No. Owszem. Zna pan jej żądania? Aż za dobrze. Chce albo forsy, albo i mnie na dodatek do tej forsy. No. Jak nie będzie innego wyjścia, to się chyba z nią ożenię. Zawsze będę bliżej tej forsy, to mąż, nie? Co mi pan radzi, mecenasie? Drogi panie Jones, no niestety muszę pana zmartwić. To nie jest takie proste. Byłem w szpitalu i rozmawiałem z fachowcami. No, niestety. Nie udało się stwierdzić, czy pan żyje, czy też pan zmarł. Żyje? Co mi pan tu opowiadasz? No, niech się pan tylko nie denerwuje. Nie chodzi mi o stan subiektywny, tylko o stan prawny. Pod względem duchowym jest pan zapewne Ryszardem. Milczącym. Ale pod względem cielesnym. Co mi pan to opowiadasz? Na rozprawie musi powstać kwestia ojcostwa dzieci. Pod względem duchowym nie jest pan zapewne ich ojcem, ponieważ nie zamierzał pan mieć dzieci ze swoją szwagierką. Nieprawdaż? No oczywiście, że nie. W życiu nic z nią nie miałem. A nie chciałem, to bratowa jest. Nie no, panie John, zachodzi obawa. A nawet pewność, że pod względem cielesnym jest pan. Co? Nie. Ponieważ znajduje się pan obecnie w posiadaniu takich regionów tamtego ciała, które z racji ich funkcji i przeznaczenia zawiadują ojcostwem. Co mi pan tu opowiadasz? Żadnym ojcem nie jestem. W życiu nie tknąłem bratowej. Absurd. Chory. Nie, no panie Jones, pan nie ogarnie, jeszcze zabiła się tej sprawy. Częściowo jest pan szwagrem, a częściowo mężem. No samo też dotyczy ojcostwa. Dlatego nie może pan ani rozwieść się ze swoją szwagierką, ani niestety z nią ożenić. No być może ojciec tych dzieci także znajduje się zupełnie gdzieś indziej. I nawet nic o tym nie wie. Daj mi pan spokój! Co za... No, taki kasus prawny, no. Co się pan tak ekscytuje? Żadnym ojcem nie jestem! Nie zdołem nigdy bratowa! Proszę tylko nie tracić nerwy. Głowa do góry. Oczywiście, że nie mogę sobie pozwolić na zdenerwowanie. Tak, rajd mam. Muszę się... Ten, do treningów. Panie Jones, jeszcze pozostaje taka jedna kwestia. Trudnie pan. Koszta rosną. Wie pan. Wskazana jest zaliczka. Porajdzie, mecenasie. 50 tysięcy
Chyba starczy, nie? Jak wygram, zapłacę. Odskoczę wszystkie koszty. Starczy, prawda? Tak się zadłużyłem, że mi wierzyciele żyć nie dają. Ja tu, oni tu. Ja tam, oni tam. Tu, tam. Tam ja, oni tu. Tu ja, tam, tam. I tam, o, o. Ceglerny. Ten, no, pe. Tajemnica lekarska. No, gdyby nie doktor Barton, już bym mierzył. Ale kiedy przedwczoraj wyjął mi szwy, przyniesiono mi pocztą pozwy sądowe. 6 sztuk. Z tym właśnie przychodzę do pana. Musi mnie pan ratować. No, dobrze, oczywiście. Zrobię, co będę mógł, ale o co idzie? Nie spamiętałbym wszystkiego, to sobie zapisałem. To jest tak. Skarżą mnie o przywłaszczenie kosztowności, o profanację, czyli złe szczeszczenie. Dalej nie mogę przeczytać. Ma pan może lupę? Tak, mam, proszę. A, no tak. O zaniedbanie obowiązków matki. Chyba ojca? Nie, matki. Pan jest kobietą? Skąd? Zmienił pan płeć. Niczego nie zmieniałem. To nie ja zmieniłem. To ona. Chociaż też nie. Bo ona nie żyje. Zaraz, nic nie rozumiem. Jaka ona? Salomea Tinel. A któż to jest? Ten rajd miał mnie finansowo postawić na nogi. Poszukałem sobie pilota. Frank Smith. Może pan słyszał. Równy był chłop. Ale cholera, no. No ten mój pech. Co, znowu z was dwóch? Nie. Tym razem było jeszcze gorzej. Ci moi wierzyciele i rozmaici inni ludzie przyszli popatrzeć na raj. Wierzycieli moich pan zna. Poza tym Salomea Tinel, Nancy Quinn, o szwagierce już pan wie. I tak to było. Wszedłem w zakręt na 180 i był tym wyprowadził, ale mi nie odwrócił. Jak mnie nie weźmie, nie odwrócił. No i straciłam przytomność. Doktor mówi, że robił się mógł. No kupę forsy jestem teraz w imię. Wierzycieli niby się pozbyłem, ale i tak mam głowę. No i szwagierki też. Też. Jakże pan współczuje. Żeby tego było mało, skarży mnie teraz narzeczony tej Nancy Quinn. Odwrot platyny i złota.
Od tego złota. Tego. A? Tego. Ten narzeczony jest dentystą. Po narzeczeńskiej zażyłości postawiał jej to i o. Wszystko na złocie. A mostek platynowy. No i teraz żąda, żebym mu to oddał. Pan jemu? No tak. Mówi, że to był prezent narzeczeński. A ja nie jestem jego narzeczoną. Niewyraźnie. A lepiej to ja zabrałem. Nikogo nie prosiłem o żadne złote korony. Żadnych złotych koron nie zabawiałem. Dlaczego mam teraz coś oddawać? No, zapewne, zapewne, panie, no. Osobliwa sprawa. No. Czy to są już wszystkie roszczenia przeciwko panu? Nie. A druga kobieta. Tinel. Nie znałem jej. Na oczy jej nie widziałem. A teraz jej mój żąda, żeby włożył na utrzymanie dzieci. Jak jej? Dzieci? Tak. A, rozumiem. No tak, no ponieważ spowodował pan ten wypadek na trasie, tak? No i jest pan sprawcą. No, jakkolwiek zresztą nie umyślnie. Co? Nic pan nie rozumie. Komisja stwierdziła, że nie jestem winien wypadku, bo tam był rozlany olej. Nie przez wypadek mam płacić. Tylko no, jednym słowem mówiąc, w charakterze matki. Względnie kontynuacji matki. Kontynuacji matki? A któż wymyślił takie sformułowanie? Adwokat tego wujaszka. Powiada, że jestem matką w czwartej części. Jaką matkę chodzi? Ta kobieta, Tina, miała troje dzieci. Była okropnie schorowana. Na reumatyzm. Teraz, jak idzie na deszcz, to taki kolana kupi. Ja nie czuję sprzęgła ani gazu. To dla mnie fatalne. To znaczy, że... To znaczy, że pani Kinne, że jej nogi? No tak. Taki reumatyzm. Takie to wszystko schorowane. A ten wuj łajda żąda, żebym się opiekował małymi. Przysyła mi listy z pogróżkami. Ludzie są tacy bezwzględni. Tak, wie pan, no sporo tego. Pozwoli pan, że zanotuję. Tak, to znaczy tak. Profanacja. Złote. Korony. Złote. Tak, mostek. Mostek. Troje dzieci. Dzieci, troje. Obowiązki. Matki. Obowiązki matki. Reumatyzm. No dobrze, a zatem mój panie John, skoro mi pani już wszystko wyjaśni. Jakie tam wszystko? Jest jeszcze należność doktora Millera. I na dodatek pies. A czegoż żądał doktor? Żebym zapłacił za leczenie reumatyzmu. Pani Tinel leczyła się u niego. Doktor powiada, że leczył nogi. Nogi są, więc płacić ma ten, kto chodzi. Ale raz, że łupie mnie w stawach jak diabli, no. Nie, panie Jones, to fałszywa linia. Do tego proszę się nie przyznawać. Jak to? Kiedy mówię panu, że kiedy tylko zanosi się na deszcz, to nie ma nic do rzeczy, no nic, no. No jeśli pan raz się przyzna, że to są nie pańskie nogi, to... Są moje! Przecież chodzę na nich, nie? W każdym razie zabraniam panu wdawać się z powodami jakiekolwiek spory czy rozmowy. Od tej pory ja sam będę reprezentował wszystkie pańskie interesy. Doskonale. Panie Jones, co tam pan jeszcze wspomniał o jakimś
się. No tak. Stał tam taki typ z boku. Wyszedł cało. Ale ten jego pies, bokser, znikł. On utrzymuje, żem go sobie przewłaszczył. A? Tak. Ale to nonsens. Nic nie wiem o żadnym psie. Doktor Barton też go sobie nie przypomina. Zaraz na wszelki wypadek zanotuję. Pies rasy Bob. No dobrze. To już wszystko? Na razie tak. Gdzie jest? Przysiągłbym, że gdzieś ją tu położyłem. Nie widział pan? Czego? Torebki. O, tam leży jakaś torebka. Dziękuję. Pan używa torebki? Tak. Wygodniej. Kieszenie się nie rozpychają. Nie uważa pan? Można widzieć, czy oddano? Ja pamiętam. Od jakiegoś czasu. A więc, mecenasie? Zaraz. Chwileczkę, panie Dons. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Sam pan rozumie, koszta rosną. No i tyle spraw. Rozumie pan. Jestem zmuszony prosić pana o zaliczkę. Spodziewałem się tego. Na razie mogę dać panu tylko 100 dolarów, ale w przyszłym tygodniu startuję w rajdzie środkowoamerykańskim. Muszę teraz porządnie trenować. Naładowany jestem aspiryną jak apteka. Oj, te nogi. Ale mówię się trudno. Zaraz, pani. Czy pani przeszła wciąż do tego samego psychoanalityka? Tak. Do doktora Banglosa. Albo co? No nie, to tak po prostu chciałem wiedzieć, no. A więc do zobaczenia. I złamania karku. Co za cholerny pech. Ja tu, oni tu. Ja tam, oni tam. No co za pech. Rozumiem.
Dobrze. Jones. Osobliwy przypadek. Właśnie. Jest uwikłany w szereg spraw. Sąd może powołać biegłych, wie pan doktorze, żeby wydali orzeczenie. Jako jego obrońca muszę być na to przygotowany. Tak, niech mi pan to pamięta. Tu mam jego materiały, ale zasadniczo to przecież tajemnica lekarska. Działam w imieniu Jonesa. Dla niego dobrze. Mnie także obowiązuje tajemnica zawodowa. No tak. W ciągu ostatniego roku zarysowały się w nim pewne zmiany. Zmiany? Jakie zmiany? Mam tu zarejestrowane fragmenty kuracji Jonesa. Stosuję metodę wolnych skojarzeń. Wie pan, na czym ona polega? Ja mówię pacjentowi jedno słowo, a on odpowiada pierwszym, jakie przyjdzie mu do głowy. No tak, znam, oczywiście. Pierwszy fragment pochodzi sprzed 2 lat, ale proszę posłuchać. No. Reflektory. Ciemno. Bezpiecznik. Jak to bezpiecznik? No, normalnie. Skoro jest ciemno, to znaczy, że światło napaliły, nie? Aha, rozumiem. Idziemy dalej. Kapelusz? Zawór. Jak pan kojarzy kapelusz z zaworem? No, normalnie. Kapelusz to cylinder, a w cylindrze są zawory, nie? Uwaga! Krew! Stop! Czerwone światło. Trójca święta. Dwójka. Co to dwójka? Drugi wie. Karburator. Karburator. Sytuacja wyglądała tak przed 2 laty. Cała symbolika freudowska sprowadzała się u niego do auta. Na łydki mówił podwozie. I nawet drążek, uważa pan, to była dla niego dźwignia zmiany biegu. Niech się pan schowa. Witam, panie Dziąb. No bardzo proszę. Kapelusz? Woalka. Kwiat? Organy. Dlaczego organy? Pojęcia nie mam. Tak mi się powiedziało. A co za organy? Zwyczajne, grające. Tłok. Obrączka. Atrament. Sakrament. Benzyna. Rękawiczki. Więc, mecenasie, tu nie może być żadnych wątpliwości. Kapelusz. Woalka. Rzecz jasna, ślubna. Organy. Chodzi o kwiecie pomarańczy. Sytuacja ślubu. Tłok. Tłok poprzez pierścień tłokowy kojarzy mu się z pierścionkiem zaręczynowym, czyli z obrączką. Z atramentu robi się sakrament małżeński, tak jak benzyna kojarzy mu się z rękawiczkami. No, tylko kobiecie kojarzy się wypalić. Mężczyźni nie bawią się w czyszczenie rękawiczek. Wielki Boże! A więc tak naprawdę jego nie ma. Co to jest? No to jasne. On jest Nancy Quinn. Tą dziewczyną, Nie. Takie proste to nie jest. Ona w ogóle nie połączyłaby tłoka z obrączką. Nie, tłok nigdy nie kojarzyłby jej się z pierścieniami. Najwyżej ze ściskaniem. Ja bym
powiedziałka. Po wierzchu mamy Jonesa, ale w głębi dziewczyny. Jak masło na chlebie. Masło na chlebie? No pan żartuje. O, bynajmniej. Czy pan nie wie, jak pracuje dzisiaj chirurg? Kawałek skóry, kawałek plastiku, kawałek jeszcze czegoś, co pod ręką mi. Zeszył to, co się akurat nawinęło. Sztukować. Po trochu? Najwidoczniej. To znaczy o samej operacji nic nie wiadomo. No to kimże on jest właściwie? No a kim jest przekładaniec? Przekładaniec? Ależ ja nie mogę w sądzie reprezentować przekładańca. A dlaczego nie? Nowe czasy, nowe obyczaje. Przybytnie. Ale coś musi być górą. Czy on jest Jonesem? Trudno powiedzieć. Chwilami stał się agresywny. Wczoraj ostatniego seansu, gdy wprowadziłem go w hipnotyczny trans, ugryzł mnie. Ugryz pana? Wielki Boże! Pies! Jaki pies? Bokser. Też tam się kręcił. Gdzie? Na miejscu wypadku. Widział pan to miejsce? Nie. Czy to ma jakieś znaczenie? O tyle, o ile wszyscy stali pod ogrodzeniem. Taka siatka. I samochód wleciał w nich. Pies też tam był. Był i znikł. Są na to świadkowie. Sądzi pan wobec tego, jakkolwiek to tego... Może powinienem się zaszczepić? Sądzi pan, że Jones jest wściekły? Nie Jones. Pies! Czy to możliwe, że... Dlaczegożby nie? On ewentualnie odrzuci przeszczep, ale tymczasem ja mogę dostać wścieklizny. Leki zrobię. A wszelki wypadek. Dziękuję panu za tę informację. Nie ma za co. Ale co robić z tą sprawą? Wypadki dzieją się z taką szybkością. Radzę panu wstrzymać się z działaniem. Do następnego rajdu. Sądzi pan? Być może. Mecenasie.
Ignasie. Klient do pana. Mecenasie. A więc jest. Doskonale. Niech wejdzie. Przychodzę do pana, ponieważ... Wiem, z czym pan przychodzi. Czekałem na pana. To dziwne. Czekał pan na mnie? Dziwne? A dlaczego dziwne? Ponieważ jeszcze do wczoraj nie byłem pewien, na jakiego adwokata się zdecyduję. Ale Jones tyle mi dobrego panu opowiadał, że w końcu zdecydowałem się powierzyć moje sprawy pana ręce. Jones? Jaki Jones? No, Ryszard Jones. A, przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się John Fox. Jestem pilotem rajdowym. Znaliśmy się z Jonesem z dawnych lat. Kiedy zaproponował mi udział w rajdzie, od razu się zgodziłem. Wtedy to właśnie opowiedział mi, jak dobrze zajmował się pan jego sprawami. A że sam wyścig skończył się dla niego fatalnie. To już taka nasza niebezpieczna profesja. Nie? Pierwszym 200 metrów szliśmy jak... Jones prowadził jak ze swoich najlepszych Państwo, gromkie brawa, teatr Resursa, przekładaniec. Dla Państwa wystąpili Hanna Zembrzycka, Edyta Podkowa-Cieślik, Dorota Lewandowska, Monika Kornafel, Jolanta Nędzi, Dariusz Wróbel i Robert Jabłoński. Drodzy Państwo, reżyseria Marcin Fortuna, ogromne brawa. Myślę, że zapraszamy reżysera na scenę. A brawa nie milkną, drodzy Państwo, zanim Marcin dotrze do nas, a to jeszcze chwilę potrwa. Premiera właśnie za nami, ale myślę, że jest to ostatni spektakl. Myślę, że teraz te spektakle ruszą w Polskę, jak to mają w zwyczaju ostatnimi czasy.